tym filmie dowiesz się, jak sprawić swoje słabości wspinaczkowe, żeby wiedzieć, nad czym się skupić w swoim planie. Także dowiesz się, jak wyznaczyć cele, które później pomogą Ci o wiele łatwiej zbudować swój plan, bo będą takim przewodnikiem po tym, jakie ćwiczenia wybierać. I to jest pierwszy film z całej serii tworzenia planu treningowego. To jest właśnie pierwszy krok, żeby znaleźć słabości i także wyznaczyć cele. Więc przejdźmy do tego, dlaczego w ogóle warto sprawdzić słabości. I tutaj ja powiem historię, kiedy ja dawniej trenowałem. Cały czas myślałem, że moją słabością jest wytrzymałość. No i robiłem milion metrów, cały czas, co trening. Rzeczywiście moja wytrzymałość się poprawiała. Natomiast jechałem w skałki na drogi, które chciałem zrobić i nie widziałem zbytnio poprawy. Po prostu ten trening się jakoś tak za bardzo nie przekładał. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że czas się przetestować, może i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest tą słabością. No i wtedy właśnie się sprawdziłem. Okazało się, że moją słabością jest siła palców. I rzeczywiście wzmocniłem palce i później te wszystkie drogi zaczęły o wiele łatwiej wchodzić. I mogłem też wykorzystać tą wytrzymałość, którą wcześniej wytrenowałem. Dlatego warto sprawdzić swoje słabości, żeby po prostu nie stracić miesięcy, czasami nawet lat treningów nad rzeczami, nad którymi się nie musimy skupić, bo po prostu będzie to stratą czasu. Więc teraz pewnie pytasz, jak sprawdzić swoje słabości. Więc teraz powiem Ci o dwóch metodach, które działają, żeby sprawdzić swoje słabości i wiedzieć, nad czym trzeba pracować. Więc pierwszą, którą może zrobić każdy, jest po prostu zapytanie swoich znajomych. Zapytanie po prostu, co uważają, że jest Twoją słabością. Wtedy jak zapytasz pewną ilość osób, dobrze, żeby to było przynajmniej 10, żeby rzeczywiście te wyniki były takie sensowne, bo jak się zapyta jednak jednej osoby, no to to może być takie dosyć różne. Natomiast lepiej jest zapytać wielu osób, tak naprawdę jak największej ilości, z którymi się też wspinasz, żeby to też miało sens, żeby się nie pytać byle kogo. I wtedy możesz sprawdzić po prostu, co najczęściej się powtarza. Na przykład siła palców się powtórzyła, na przykład 6 razy, jak zapytałeś 10 osób. No i to może być właśnie cel na następne kilka miesięcy. Czasami też jest tak, że akurat ta rzecz, która się najczęściej powtarza, nie podoba Ci się za bardzo, no to to jest właśnie często ta słabość. Często nie chcemy trenować słabości, tylko sobie tak wmawiamy, że powinniśmy coś trenować, bo tak uważamy, a często to jest nasza mocna strona. Tylko jeżeli to się często powtarza i też czujesz, że to Ci się za bardzo nie podoba, to prawdopodobnie jest to słabość, nad którą się musisz skupić. Ważna jest też rzecz taka, żeby nie mówić znajomym jakichś kategorii typu, czy uważam słabsze palce, czy wytrzymałość. Tak po prostu dać im kartkę, żeby napisali po prostu, co uważają. Mogą maksymalnie tak podać dwie słabości, ale jedna też wystarczy. Po prostu zobaczysz, co się najczęściej powtarza. Przejdźmy teraz do drugiej opcji. Druga opcja to profesjonalne testy wspinaczkowe. I tutaj możesz takie testy kupić od nas albo od innych firm i wtedy przechodzisz przez serię testów, które mówią Ci, na jakim jesteś poziomie. To są zazwyczaj testy siły palców, wytrzymałości, wytrzymałości siłowej, siły całego ciała i mobilności. Wtedy Twoje wyniki są porównane do reszty wspinaczy na Twoim poziomie lub na poziomie, na którym chcesz sprawdzić, ile Ci brakuje. I wtedy widzisz obiektywnie rzeczywiście, co jest Twoją słabością i też jak bardzo jesteś poniżej tej średniej tego poziomu. Tego też, jeżeli lubisz takie statystyki i dane, to możesz przejść przez takie testy. Natomiast te testy też nie są jakieś dużo lepsze niż opinia znajomych. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zazwyczaj znajomi wiedzą bardzo dobrze, co jest Twoją słabością i jeżeli chcesz wiedzieć, nad czym się skupić, to to spokojnie wystarczy. A jak lubisz jakieś dane i metryki, że wiedzieć konkretnie, ile Ci na przykład tam brakuje tak fizycznie, no to wtedy możesz wybrać taką opcję testów. Teraz następnym krokiem będzie przed i po. Chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, co ten plan rzeczywiście zrobił i czy w ogóle zadziałał. Dlatego chcemy sobie zrobić testy na początku planu, żeby zobaczyć, w jakiej jesteśmy formie na początku i też, żeby później się wytestować jeszcze raz i stwierdzić, czy ten plan zadziałał. No jeżeli zadziałał, to super. Natomiast jeżeli nie zadziałał, no to wtedy trzeba będzie pomyśleć nad czymś, co można pozmieniać, co usprawnić i tak dalej. Więc przejdziemy przez kilka testów, które możesz zrobić. No szczególnie jeżeli pytałeś o opinię znajomych, to to będzie bardzo ważne, bo jeżeli robiłeś takie profesjonalne testy, no to już masz wyniki z tych testów i nie musisz tego robić. Natomiast przejdźmy do tego, jak możesz to zrobić samemu na każdej możliwej ściance, żeby wiedzieć, czy Twój plan działał, czy też nie. I tutaj przejdziemy przez kilka testów. Więc przejdźmy do pierwszego testu. Jest to test siły palców. Tutaj chcemy sprawdzić, ile jesteś w stanie dodać ciężaru, wisząc 7 sekund na 20-milimetrowej listewce, wisząc w chwycie półotwartym albo otwartym. Dobrze jest, żebyś zrobił to właśnie na tej 20-milimetrowej listewce, bo ja też pod koniec opisu tego testu powiem Ci, jakie są mniej więcej takie benchmarki, na jaki poziom. I też możesz te wyniki porównać w internecie do wielu osób, bo wszyscy testują się na 20 mm.
Test wygląda tak, że podchodzisz sobie do chwytotablicy, robisz sobie zwis na takiej 20-mm listewce. Jak jesteś w stanie wisieć bez problemu, to wtedy dodajesz sobie coraz więcej ciężaru. No i jak dojdziesz do punktu, w którym już nie jesteś w stanie dodać ciężaru i wisieć tych 7 sekund, no to to jest właśnie twój maks. Dla niektórych osób może być to trudniejsze, żeby zawisnąć na takiej listewce. Wtedy chcesz się odciążyć, możesz użyć do tego najlepiej systemu bloczkowego, bo wtedy widzisz dokładnie, ile ciężaru od siebie zabierasz. Zazwyczaj pomiędzy takimi próbami chcesz odpoczywać przynajmniej 2 minuty, żeby rzeczywiście dać z siebie 100%. I dobrze jest tutaj nie przekraczać więcej niż 8 serii na trening, bo wtedy to już może być po prostu niebezpieczne. Więc każdy zwis trwa 7 sekund, chcesz sprawdzić, ile jesteś w stanie dodać ciężaru, żeby dojść do swojego takiego maksa. Odpoczywasz 2 minuty między próbami i nie przekraczasz więcej niż 8 serii. Teraz jeżeli chodzi o takie benchmarki mniej więcej, żebyś wiedział, na jakim poziomie mniej więcej jesteś z tą siłą palców, to na poziom 7A to jest dodanie 30% masy ciała do siebie. Czyli dodajesz tam w ciężarze 30% swojej masy ciała do tego i wtedy to jest mniej więcej wynik na poziomie 7A. Dla poziomu 8A jest to około 50 parę procent, tak mniej więcej 53%. To jest taki poziom 8A, czyli że jesteś w stanie właśnie wisieć 7 sekund, dodając 53% masy ciała do siebie jeszcze. I powyżej 170% to jest już mniej więcej poziom 8C i w górę. Następny test to test wytrzymałości siłowej. Jest to ważny test, szczególnie tutaj w Polsce, jeżeli planujesz się wspinać po krótkich drogach, to tym testem właśnie możesz sprawić swoją taką krótką wytrzymałość siłową. I teraz jak już masz wynik z poprzedniego testu, to możesz obliczyć 80% dla tego testu. Bo ten test będziesz wykonywać tak, że będziesz robić zwis na 20-mm listewce 7 sekund, 3 sekundy przerwy, 7 sekund, 3 sekundy przerwy i będziesz robić powtórzenia, aż cię odetnie. Natomiast to musi być z odpowiednim ciężarem. I to będzie z 80% twojego całego maksa. Więc jeżeli chodzi o przykład, dajmy taki prosty, jeżeli ważysz 50 kg i dodajesz 50 kg do siebie, i chcesz z tego policzyć 80%, no to to mnożysz razy 0,8 i wychodzi 80 kg. No i to jest cały ciężar, z którym chcesz wisieć na chwytotablicy. Natomiast ty ważysz 50 kg, dlatego to 30 kg chcesz dodać do siebie jako ciężar i z tym zrobić ten test. Wielu osobom może wyjść tak, że muszą się odciążyć i wtedy wyjdzie ciężar na minusie, więc jak na przykład ważysz 50 kg, a z testu wyjdzie ci 45 całego ciężaru, to znaczy, że masz się odciążyć 5 kg. No i teraz jak już masz ten ciężar, to wtedy wykonujesz właśnie te zwisy. 7 sekund wiszenia, 3 sekundy przerwy i robisz te powtórzenia, aż cię odetnie i nie dasz rady zrobić więcej. Jeszcze jedna taka ważna rzecz, przy wszystkich testach, które będziesz robić na tej chwytotablicy, nie może ci zjechać na inny chwyt ręka. Czyli na przykład jak wisisz na tym chwycie półotwartym i otworzy ci rękę, albo otworzy ci na 3 palce, to to jest już koniec testu. Po pierwsze, bo ten test nie będzie zbytnio sensowny, bo to będzie na różnych chwytach. I druga rzecz jest taka, że to będzie niebezpieczne. Jak nagle ci otworzy rękę, to jest po prostu niebezpieczne. Wtedy też jest lepiej skończyć. Teraz jak już zrobisz ten test 80%, to chcesz zsumować sobie swój czas, ile wisiałeś. Czyli liczysz tutaj 7 sekund wiszenia plus 3 sekundy przerwy. I tu możesz zliczyć ten właśnie cały czas i to jest twój wynik, który później możesz porównać. Jeżeli chodzi o taki benchmark do tego testu, to wszystko tak powyżej 12 powtórzeń to jest bardzo dobry wynik. Następnym testem będzie test 60%. I robimy go tak samo jak poprzedni, natomiast on bardziej pokazuje taki performance na dłuższych drogach, bardziej nabijających, więc jeżeli celujesz w dłuższe drogi, no to ten wynik będzie taki ważniejszy, żeby go poprawić. I to robimy właśnie identycznie, tak samo, tylko tutaj już dużo osób będzie się musiało akurat odciążyć, bo 60% to już jest rzeczywiście mało, chyba że ktoś ma mocne palce, no wtedy będzie się dociążał. Jeżeli chodzi o benchmark w tym teście, to tutaj mniej więcej około 28-30 powtórzeń, to jest taki super wynik, jeżeli masz koło tego, to naprawdę masz dobrą wytrzymałość na dłuższe drogi. Następnym testem będzie test siły ciała. To jest dosyć proste. Chcesz sprawdzić swojego maksa przy różnych ćwiczeniach. Jeżeli chodzi o takie wspinaczkowe, to możesz sprawdzić przy podciąganiu, ile jesteś w stanie się raz podciągnąć maksymalnie, czy dwa. Tak samo przy wyciskaniu, na przykład na ławeczce i przy przysiadzie. Jeżeli się boisz testować takich maksymalnych powtórzeń, to możesz sprawdzić swojego maksa na przykład przy 5 powtórzeniach, nawet przy 10, bo jak się wzmocnisz, no to te wyniki się muszą poprawić. Więc dobrze jest sobie sprawdzić to właśnie w tych ćwiczeniach, to są takie główne, duże ćwiczenia, podciąganie, wyciskanie i przysiady.
Jeszcze tutaj co do benchmarków siłowych, możesz je sprawdzić na stronach, które testują taką siłę ogólną, bo jest ich dużo, jednak siłownia jest bardziej popularna niż wspinanie, ale mniej więcej jeżeli chodzi o takie wspinaczkowe benchmarki, to dla podciągania jak robisz dwa podciągnięcia maksymalne, to dla mężczyzn to będzie około 60% dowieszonej masy ciała i to jest bardzo dobry wynik, który nie ogranicza cię przy wspinaniu. Więc jeżeli jesteś w stanie podciągnąć się dwa razy 60% masy ciała, to to nie jest twoje ograniczenie i nie musisz się za bardzo nad tym skupiać. Jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj jest wynik 30%, czyli 30% dowieszonej masy ciała przy dwóch podciągnięciach. Jeżeli chodzi o wyciskanie, to dla mężczyzn wynik wyciśnięcia własnej masy ciała raz to jest ok. I dla kobiet mniej więcej 75% na jedno powtórzenie to jest też dobry wynik. Jeżeli chodzi o przysiady, tutaj takim prostym testem będzie sprawdzenie po prostu, czy jesteś w stanie zrobić przysiad na jednej nodze. Jak jesteś, to jest dosyć dobrze. Następną kategorią jest mobilność i ona też jest dosyć prosta. Przykładowo chcesz poprawić swoją pozycję w szpagacie, to wtedy robisz sobie zdjęcie i możesz porównać to zdjęcie przed i po. Natomiast jak chcesz mieć jeszcze bardziej dokładniejszy wynik, to możesz pobrać aplikację z internetu, którą zmierzysz swoje kąty. Czyli wtedy robisz sobie zdjęcie, dajesz zdjęcie do aplikacji i tam sobie możesz zmierzyć kąty, jak na przykład ci idzie w szpagacie i wtedy masz taki dokładny wynik. Natomiast w większości osób wystarczy po prostu zdjęcie przed i po. Ostatnim testem będzie test techniki. Tutaj pewnie jak się domyślasz, to on nie jest jakiś bardzo mierzalny, ale można sprawdzić też technikę, żeby mieć mniej więcej taki punkt odniesienia. I to chcesz zrobić na balderze, który będzie na ściance przez długi czas, albo zrobić to w skałkach. Przykładowo chcesz poprawić swoją technikę, wspinając się w przewieszeniu, bo cały czas ci wylatują nogi. Wtedy sobie przechodzisz ten wybrany balder na początku, no i wylatują ci nogi. Natomiast po miesiącu, jak sobie trenujesz, skupiasz się na tym, to wtedy idziesz na ten balder i sprawdzasz, czy nadal wylatują te nogi, czy udało ci się to poprawić, czy też nie. I jest to test, który można zrobić bez problemu. Więcej da po prostu wynik, jak nam poszło, czy to rzeczywiście miało sens, co trenowaliśmy. Teraz następnym krokiem będzie wyznaczenie celów. Cele są bardzo ważne, bo później to ci bardzo pomoże przy planowaniu treningu, bo to będzie taki przewodnik, jakie ćwiczenia wybrać. Co do takich zasad wyznaczenia celów, chcemy, żeby ten cel był smart, czyli na początku, żeby był specyficzny. I chodzi tu o to, że sobie nie wyznaczamy celu, chcę być lepszym wspinaczem, bo ten cel nic nie daje. To jest powiedzenie dosłownie i nic to z tego nie wynika. Nie jest to takie action-oriented, co mamy po tym robić. Dlatego chcesz na przykład wyznaczyć, że chcesz poprawić siłę palców. I wtedy wiesz, co masz robić. Nie chcesz wyznaczyć celu, który no nie jest za bardzo specyficzny i ci nie mówi, co masz rzeczywiście robić. Następną rzeczą jest to, żeby ten cel był mierzalny. Czyli też nie wyznaczasz na przykład, że chcesz się lepiej wspinać, bo to jest słabo mierzalne, tylko chcesz na przykład wyznaczyć, że chcesz poprawić się tej sile palców o na przykład 5%. I wtedy to cały czas możesz mierzyć i widzieć, czy robisz progres. To jest też ważny punkt, żeby każdy ten cel był mierzalny. Następną rzeczą jest to, żeby ten cel był osiągalny. Więc na przykład jeżeli robisz jedno podciągnięcie i sobie wyznaczysz, żeby w miesiąc się podciągnąć 30, to może być to niemożliwe. No chyba, że używasz jakichś bardzo mocnych substancji, wtedy możesz ten cel jakoś do tego dostosować, ale dla większości osób to jest mało możliwe. Dlatego chcesz wyznaczyć cel, który rzeczywiście da się osiągnąć i też popatrz na to, na jak długi czas będziesz tworzyć ten plan. Jeżeli tworzysz plan na miesiąc, no to te cele powinny być jednak trochę mniejsze. Następna rzecz to jest to, żeby ten cel był odpowiedni. Czyli na przykład, jeżeli się podciągasz 20 razy i z jakiegoś powodu wyznaczyłeś sobie, że chcesz się podciągnąć 30 razy i twoim celem jest zrobić drogę w połogu, to może to nie być zbytnio odpowiednie. To znaczy, że jak nawet osiągniesz ten cel i będziesz w stanie zrobić też 30 podciągnięć, to za dużo to nie da w tym, co chcesz zrobić po prostu. Będziesz silniejszy w podciąganiu, ale we wspinaniu to nic nie da. Dlatego też warto sprawdzić, czy ten cel jest rzeczywiście odpowiedni do tego, co chcesz później robić. No i ostatnia rzecz, czyli ważne, żeby ten cel był terminowy. Jak sobie wyznaczysz, że chcesz wzmocnić palce o 12%, no to ten cel jest po prostu taki, że możesz go kiedykolwiek zrobić. No, prawdopodobnie za ileś lat 12% wzmocnisz palce, natomiast jak sobie wyznaczysz, że chcesz to zrobić w tym miesiącu albo w ciągu tych 3 miesięcy, to wtedy to cię rzeczywiście ciśnie, że musisz iść na ten trening, musisz zrobić ten trening na chwytotablicy, nawet jak jest nudny, masz taką motywację, żeby rzeczywiście to robić. Natomiast jeżeli ten cel nie ma takiego deadline'a, no to wtedy to już zaczyna tak czasami schodzić, już potem zapominamy o tym, że to w ogóle jest. Dlatego warto tutaj wyznaczyć też dokładny termin, kiedy ten cel ma być osiągnięty. Jeszcze możesz mieć pytanie, ile wyznaczyć takich celów, no bo można ich wyznaczyć dużo. Ja dla większości wspinaczy preferuję wyznaczyć od 1 do 2. Generalnie czym dłużej się wspinasz i dłużej trenujesz, to chcesz wyznaczyć mniej celów, bo po prostu musisz się skupiać o wiele bardziej nad jakąś rzeczą, żeby widzieć mniej progres.
Natomiast jak jesteś początkującym, krótko trenujesz, to wtedy możesz wyznaczyć tych celów trochę więcej, na przykład 4. Nie ma z tym problemu. Generalnie różnica jest taka, że jak ktoś zaczyna, to on jest w stanie zrobić jeden trening wytrzymałości i robić progres. Natomiast jeżeli ktoś już się wspina lata i ma problem zrobić progres, to on może potrzebować 3 albo nawet 4 treningów wytrzymałości, żeby zrobić progres. No a jeżeli ktoś zaczyna i robi jeden trening wytrzymałości, jeden trening balderowy, jeden trening siły palców i w tym wszystkim robi równy progres, no to można wyznaczyć więcej celów, ale nie więcej niż 4. Więc podsumowując, dla wspinaczy, którzy już się wspinają latami i trenują, 1 do 2 celów. Jeżeli zaczynasz, to może tych celów być nawet 4. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. W następnym filmie z tej serii powiem Ci, jakie ćwiczenia powinny się znaleźć w planie treningowym dla wspinacza.